Witam wszystkich w filmie poświęconym sprawdzonym rozwiązaniom dla rolnictwa. Nazywam się Tomasz Pałupski i od 13 lat pracuję w firmie Gravit. Od początku odpowiedzialny jestem za sprzedaż ładowarek teleskopowych francuskiej marki Manitou. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam dwa modele ładowarek teleskopowych o zbliżonych parametrach, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku polskim, europejskim oraz na całym świecie. Są to modele MLT735-120 i MLT737-130. Często klienci pytają mnie o różnicę między tymi dwoma modelami. Jak się okazuje, te dwa modele posiadają także wiele cech wspólnych. Jakich? Odpowiedź znajdziecie w naszym filmie. Zapraszam. Zanim przejdę do porównania, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie te maszyny cieszą się największą popularnością i są wizytówką marki Manitou wśród użytkowników. Otóż są to ładowarki charakteryzujące się dużą wydajnością pracy, łatwością obsługi i dużym komfortem pracy dla operatora, wysokim standardem wyposażenia, a także kompaktowymi gabarytami. Najważniejsze cechy wspólne tych dwóch modeli to gabaryty maszyny, ta sama szerokość, ta sama długość i ta sama wysokość, jednolita konstrukcja ramowa, osie znanej marki Dana Spicer, wysięgnik teleskopowy, wysokość podnoszenia, karetka osprzętów, napęd mechaniczny 4x4. W drugiej połowie 2016 roku model ładowarki MLT735 przeszedł gruntowny lifting, w wyniku którego powstał model ładowarki MLT737, który dostępny był w sprzedaży od 2017 roku. Główne różnice wynikające z tego liftingu to nowa, wygodniejsza kabina, bardziej przestronna, z dużo lepszą widocznością dla operatora na podnoszony ładunek, lepiej wyciszona, z dużo bardziej komfortowym wejściem do niej, a także wyjściem. Błotniki, które lepiej kryją oponę, są bardziej elastyczne, ze specjalnej mieszanki, które są bardziej odporne na odkształcenia i pęknięcia. Lepiej wyprowadzone i pogrupowane punkty smarne w maszynie, wygodniejsze dla operatora do obsługi codziennej. Kolorystyka, malowanie, czyli uzyskaliśmy czarny teleskop z czerwonym napisem Manitou, a także zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma modelami było to, iż model 737 ma większy o 200 kg udźwig maksymalny. W jakich działalnościach najczęściej stosowane są te dwa modele ładowarek? Gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka. Te maszyny są najczęściej wykorzystywane do załadunku obornika, do zwozu bel z łąki. Gospodarstwa roślinne. Tutaj często maszyny ze względu na ich napęd wykorzystywane są do wywożenia big bagów na pole i załadunku big bagów z nawozami, do załadunku zboża, skupy zbóż, tartaki, operowanie na widłach do palet z ładunkiem, a także załadunek trocin, załadunek kłód, biogazownie, fermy drobiu, załadunek obornika, praca z belami słomy. Dużą zaletą tego typu maszyn jest to, iż są one uniwersalnym nośnikiem osprzętu. Najważniejsze, najczęściej wykorzystywane z nich to widły do palet, łyżko krokodyle, łyżki do zboża, różnego rodzaju łyżki do ziemi z zębami, bez zębów, chwytaki typu krokodyl, nośniki big bagów, chwytaki do bel owijanych folią, zamiatarki, a także wiele, wiele jeszcze innych specjalistycznych osprzętów, których nie wymieniłem, a które są możliwe do podczepienia. Sprawdzonym rozwiązaniem w tych dwóch modelach jest napęd mechaniczny, który jest bardzo popularnym napędem wśród klientów z branży rolniczej. Charakteryzuje się on dużą żywotnością, a także bardzo dużą siłą uciągu i pchania na kołach. Klienci z sektora rolniczego często używają tych dwóch modeli do prac związanych z ciągnięciem przyczep z belami, z nawozami, nawet i ze zbożem. Manitou tutaj proponuje dwa rodzaje skrzyń biegów. Skrzynia Power Shuttle, wykorzystująca 4 biegi do przodu i 4 do tyłu, z prędkością maksymalną do 34 km na godzinę, a także skrzynia biegów Power Shift, która posiada 6 biegów
do przodu, 3 do tyłu, z maksymalną prędkością do 40 km na godzinę. Marka Manitou zawsze przywiązywała dużą uwagę do komfortu pracy operatora. W ładowarkach Manitou kabiny są zawsze bardzo dobrze wyciszone, z doskonałą widocznością do około 360 stopni. Na uwagę zasługuje joystick GSM, który został wprowadzony w 2006 roku i jest opatentowany i jest on stosowany do dnia dzisiejszego już we wszystkich modelach ładowarek Manitou. Co jeszcze warto wiedzieć? Te dwa modele w standardzie posiadają homologację traktorową. Oznacza to, iż poruszając się po drogach publicznych z przyczepami, łączna masa zestawu pojazdów nie może przekroczyć 28 ton. Tego typu maszyny nie wymagają rejestracji w Wydziale Komunikacji. Aby można było się nimi poruszać po drogach publicznych, wystarczy prawo jazdy kategorii B oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tak jak wspomniałem na początku, te dwa modele cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów. Jako Gravit poza sprzedażą oferujemy także możliwość wynajmu tych modeli na okres krótko- lub długoterminowy. Staramy się mieć zawsze te modele dostępne w naszych oddziałach w Lublinie, w Lipniku koło Opatowa, a także w Jatutowie koło Zamościa. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam różnice i podobieństwa między tymi dwoma modelami. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach.